ja poznałam Boga i jak na przykład nieraz coś do Niego mówię, tak, chcę coś od Niego, to ja powiem Wam szczerze, ja poznałam Boga konkretnego. Ja poznałam Boga, który bierze rzeczy na poważnie. Nie jakiegoś, który bierze coś lekko, który w ogóle nie traktuje lekko, tak? Ja poznałam Boga, który jest poważnym, poważnym ojcem, który jeżeli Ty do Niego przyjdziesz, tak, to jeżeli Ty będziesz chciał coś w emocjach, On to spełni. Ty później będziesz w szoku i powiesz, po co ja to chciałem, tak? Ja miałam taką sytuację, wiecie, ja poznałam, ja powiedziałam do Niego, byłam w pracy, która mi za bardzo nie odpowiadała. Jakoś czułam, że będę tam pracować, ale później, kiedy tam pracowałam, ta praca mi nie odpowiadała, bo mijałam się z Kościołem. I ja zaczęłam mówić do Boga tak, w ogóle w emocjach, bo to było dla mnie szokiem, że mnie coś omija, tak? Ja nie miałam tak, że nie przychodzę na spotkania czy coś. Mnie omijały wyjazdy, ewangelizacje, bo ja musiałam siedzieć w pracy. Ja pracowałam 24 godziny na 48. I jak mnie nie było, nie mogłam ani tam dojść, ani nic. I ja powiedziałam do Boga, dziękuję Tobie, że Ty wyprowadzasz mnie z tej pracy. Dziękuję Tobie, że wyprowadzasz mnie z tej pracy i dajesz mi zlecenia na to i na to, tak? I wiecie co? Ja tak podziękowałam. Nawet nie można powiedzieć, że poprosiłam, tylko podziękowałam za to, że On to zrobił, tak? Nie minął tydzień. Przychodzi do mnie kierowniczka i mówi, Sandra, nie wiem, jak mam Ci to powiedzieć, całą noc myślałam, ale po prostu pracowała dziewczyna, oni mieli parę sklepów, nie jeden, pracowała dziewczyna i ona pracowała tam 5 lat legalnie, tak? I zaszła w ciążę i odeszła. No ale polskie prawo jest takie, też się wtedy tego dowiedziałam, że polskie prawo jest takie, że jeżeli ktoś legalnie pracuje tyle lat i wraca, tak? Po tym roku macierzyńskiego, że ma prawo wrócić do pracy, że oni nie mogą jej powiedzieć, nie ma dla ciebie miejsca. I ta kobieta wróciła, tak? Wtedy, kiedy ja dziękowałam już Bogu, tak? To ta kobieta wróciła, a ja mam tylko tam miesiąc. I mówią, no jesteś na jedyną osobą, którą możemy zwolnić, no bo ta jest tutaj pół roku, tak? Ta jest 2 lata, a ty jesteś miesiąc czasu. I wiecie, i ja wtedy ustałam i mi przeszło z Bogiem trzeba to marzyć. Ja byłam w szoku. Bo ja, no byłam w szoku, ja mówię, w ogóle mówię, jak szybko to się stało, tak, w ogóle i zdałam sobie sprawę, że ja może nawet do końca nie przemyślałam tego kroku, że po prostu to było jakieś moje rozchwianie takie emocjonalne, nie, że ja chciałam z tej pracy wyjść, ale On to uczynił. I ja nie miałam pretensji o to. Ja wierzyłam o kolejne prace, wiecie co, nie miałam pracy prawie dwa miesiące. Nie bałam się, zaufałam Bogu. Ja wiedziałam, że jeżeli On mnie wysłuchał w tej sprawie, tak, to wysłucha mnie też i w drugiej, że ja jeżeli dziękowałam Mu za zlecenia, tak, swoje, to że On mi to dał. I wiecie, byłam w ogóle zaufałam, bo nie troszczyłam się o to, żyłam tak po prostu, nie? I ta praca przyszła, minęło 2 miesiące, telefony zaczęły do mnie dzwonić. Po prostu zaufałam. Bez ogłoszenia. Bez ogłoszenia. Ja po prostu zaufałam Bogu i ja poznałam Boga konkretnego, wiecie? I tak samo Słowo Boże mówi, zobaczcie na Jezusa, co On robił, czy On zszedł na ziemię i kiedykolwiek potraktował Królestwo Boże w ogóle lekko? Czy On kiedykolwiek powiedział, wiecie co, chyba dzisiejszego dnia to mi się nie chce za Was umierać, tak sobie myślę w ogóle. Że w ogóle dzisiejszego dnia to w ogóle nie pójdę, nie uzdrowię chory, w ogóle nie chce mi się, no dzisiaj nie mam humoru, dzisiaj mam lenia, tak, rozłożę się, położę. Papa, nie, On był konkretny i On był zawsze, brał to na poważnie. On umiał żartować, tak, On umiał żartować, tak, On był kozakiem, ale On zawsze podchodził na poważnie. On nigdy nie zlekceważył tego, że Królestwo Boże to Królestwo Boże, że to jest wola Ojca, to nie jest wola człowieka, wiecie? I jeżeli na przykład poznałeś Jezusa, tak, jesteś tu, to ja nie chcę Ci, ja Ci nie mogę kazać ani nic, ale ja chcę Cię zmotywować do tego, żebyś brał to poważnie. Bo Agnieszka jest cudowną osobą, tak? I ona kładzie życie, rozumiecie? Ona kładzie swoje życie. Ona idzie za Bogiem. I czy z Wami, czy bez Was, ona i tak pójdzie. Ona i tak pójdzie, jej nie zatrzyma to. Ale jeżeli Ty chcesz być po prostu, chcesz w ogóle wywyższyć Królestwo, pokazać w ogóle, jeżeli Ty poznajesz Boga, to Twoje życie się zmieniło. I ja wtedy nie widzę takiego czegoś, że w człowieku nie ma pragnienia, żeby inni ludzie poznali Boga, żeby inni ludzie poznali prawdę. I tak jak tutaj mówią, to nie chodzi o to, że musicie od razu brać mikrofon w rękę, tak? Ale bądźcie z nią, żeby było wsparcie. A jak ona pójdzie sama głosić i ktoś będzie chciał ją napaść, a Was nie będzie? Rozumiecie? Wiecie, to jest bardzo ważne. To zrobicie tak, jak uważacie, tak? Ja Wam chcę powiedzieć, że Bóg zawsze brał to na poważnie. On nigdy nie potraktował tego lekko, nie?
I myślę, że tak samo my powinniśmy do tego podchodzić. Chociaż powiem szczerze, że też miałam upadki, tak? Też nieraz mi się nie chciało, nieraz byłam w pracy. Ale ja zaczęłam widzieć coś innego, że kiedy ja podchodziłam lekko, ja nie wzrastałam do góry. W ogóle. W ogóle nie wzrastałam do góry. Więcej powiem. Kiedy nie byłam na spotkaniu w kościele, kiedy coś się działo, moja dusza miała gorszy stan, tak? Miała na przykład gorszy stan. Albo na przykład nagle zaczęłam mieć jakieś chorki, coś po prostu, te życie, nie było tego życia, wiecie, no Chrystus jest to życie, ale będąc ludźmi wierzącymi, te życie jakby jest podwójne, bo ten Duch Święty, on się udziela, tak? On się udziela, on cię motywuje, on cię wypycha do przodu, rozumiesz? W każdym spotkaniu, w każdym uwielbieniu, w każdej ewangelizacji zmienia się umysł, rozumiecie? Ja na początku tego nie czułam, ale później zaczęłam to odczuwać. Że ja za każdym razem, co pójdę do kościoła i wyjdę z niego, ja jestem inna. Ja jestem po prostu inna, mam inaczej w głowie. Priorytety mi się zmieniają. Wiecie? I to jest naprawdę ważne, żeby być. Jeżeli chcecie w ogóle wzrosnąć, bo ja naprawdę mówię wam, mnie jak nie było, co się mijało, ja nie wzrastałam. A wiecie, że jeżeli zatrzymujecie się w miejscu, to inni idą do przodu, a ty nawet możesz się cofać. To nie jest, że tylko się zatrzymasz w miejscu. Ludzie jak się nawracają, od razu chcą wszystkich darów, tak? Ja tak chciałam, ja tak miałam, wiecie? Ja chciałam od razu wszystkie, od razu. Ja patrzyłam na ludzi i mówię, no nie, no, no tak, pięknie, ten ma wizję, tak? Ten ma słowo wiedzy, ten jakiś sen ma, a ja nie mam nic, w ogóle o co chodzi, w ogóle ja nie mam nic. Ale prawda jest taka, że w ogóle Bóg chce naszego szczęścia. On najpierw chce, żeśmy my poukładali troszeczkę swoją duszę, tak? Żeby móc przebić się do nas z czymkolwiek. Bo jeżeli my jesteśmy jacyś zafiksowani, jacyś w ogóle, no mamy nie po kolei tam życie, nieszczęśliwe życie, tak? Mamy dużo trosk, coś, nie mamy pracy, tutaj coś się dzieje, to ty, to twoja dusza krzyczy, czy chcesz tego, czy nie, twoja dusza krzyczy, coś jest nie tak w twoim życiu, jest jakiś smutek. I wtedy jak ty masz dostać jakieś objawienie, jak ty masz dostać sen, jak ty masz życie pogruchotane, nie? Taka jest prawda. I ja przez długi czas nie miałam takich rzeczy. W końcu się to blokowało i zauważyłam, że za każdym razem, co jestem gdzieś, tak, to ja wzrastam, czegoś nowego się uczę, cały czas jest coś nowego. Wiecie, Bóg jest nieskończony i my do końca Go nigdy nie poznamy, ale za każdym razem będziesz wiedział więcej, będzie wkładał Ci do serca więcej. Jednego dnia będzie słowo do jednej osoby, drugiego dnia do drugiej osoby, wiecie, no ja chcę Wam powiedzieć po prostu, że to jest ważne, nie, że to jest bardzo ważne. Ludzie do nas nieraz mówią, o jak Ty głosisz, tak? I co? Ale ja musiałam zacząć. Ja musiałam zacząć tak jak każdy z was. Wiecie, na pewno moje pierwsze głoszenie nigdy nie było idealne. Teraz pewnie jakbym pierwsze swoje głoszenie przesłuchała, to bym powiedziała, ojej, w ogóle co to ma być? Wiecie, a teraz tak, jeżeli robimy to, tak, uczymy się, wszystko to jest nauka. Pamiętajcie, będziecie się uczyć, jak rozpoznawać dary duchowe, to też jest nauka. Nie bójcie się w ogóle, że się możecie pomylić. Nie bójcie się tego. To jest normalne. Uczymy się. Dziecko jak uczy się mówić, to też się uczy mówić, jak uczy się chodzić. Wywróci się nieraz, tak? Ale mama jest, tu podnosi, tak? Otrzepuje kolanka, dalej do przodu. I tacy mamy być. Wiecie, Bóg nam dał ducha odwagi. My nie jesteśmy z tych, co się wycofują. Nie jesteśmy z tych. Dlatego mówię, wiem, że Agnieszka choćby czy z wami, czy bez nas, ona pójdzie. Ale jeżeli masz w sercu i za Bogiem, to idź konkretnie. Idź konkretnie, po prostu. Ja naprawdę mówię, ja też nieraz robiłam błędy. Nieraz mi się nie chciało, nieraz wróciłam do jakiegoś grzechu, tak? Na przykład wróciliśmy do palenia papierosów. Od razu nas też nie było w kościele. Od razu. Wiecie. Bo wiedzieliśmy, że w ogóle w kościele są ludzie tacy, jak to się mówi, człowieka oszukasz, matkę oszukasz, ale Ducha Świętego nie oszukasz i tam ludzie widzą więcej. I my wiedzieliśmy, że on to zobaczą, tak? Zobaczą, poczują. Wiecie, jak wzrastasz duchowo, to nawet jest możliwe to, tak? Że ty węchem będziesz rozpoznawał Ducha Chrystusa, czy ktoś ma Ducha Chrystusa, czy innego. Wiecie? To jest naprawdę potężne. I musimy tutaj zrozumieć, że to jest potężne i że możemy, wiecie, duchowy rozwój my możemy zatrzymać. Wiecie? Możemy go zatrzymać. To nie jest tak, że czy będziesz się leżał w łóżku, czy coś, to będziemy rosnąć. Nie, to nie jest tak. Są nam potrzebni ludzie do tego. Namaszczeni ludzie. Duch Święty, który usługuje. Tam jesteśmy. To jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne.
Coś jeszcze chciałam, a jeszcze chciałam wam co do przełamywania takiego powiedzieć, bo ja to miałam takie przełamanie, jak wiecie, tutaj Tomek wam mówił, że widział Boga, tak? Ja wtedy tego Boga nie widziałam i muszę tutaj powiedzieć, że jak się ochrzciliśmy, to tak, ja zrozumiałam pełni grzechu, ale ja w grzechu jeszcze żyłam. To u mnie nie było tak, że ja przestałam zażywać lekkie narkotyki, jak to się mówi w dzisiejszym świecie. Ciężkich już nie brałam, bo mi Tomek zabronił. Więc nie brałam, on nie ćpał, on nie pił, to mi zabronił, tak? Ale no wiedział, że ja po prostu ja byłam taka, że jak się powiedziałam, że jeżeli ty mi zabronisz palcie marihuany, to od ciebie odejdę. Ja po prostu, to była jakaś taka miłość, no ludzka miłość, tak? Ludzka jakaś dziwna miłość, kochałam go, ale narkotyki też kochałam. I powiedziałam mu, jeżeli ty kiedykolwiek mi zabronisz, to od ciebie odejdę, bo ja nie widzę życia bez tego, tak? I wiecie, oddałam życie Jezusowi. Każdy błądzi, wiecie, każdy błądzi. To nie jest tak, że jak się nawracamy, to jesteśmy super. To nagle nie robimy w ogóle błędów, tak? Mamy super duszę i jest okej. Okay. To nie jest tak. Wiecie, ja robiłam błędy, naprawdę. Ja nie umiałam, ja byłam zniewolona przez narkotyki i ja nie umiałam z tym skończyć sama. Ja nie wiedziałam o tym, tak? Ochrzciłam się. Ja słyszałam, doszły mi słuchy, kładź ręce na ludzi, a ludzie uzdrowieją, tak? Ale ja nie wiedziałam, że Chrystus zamieszkał we mnie do końca. Ja nie wiedziałam, że ja mam moc, że ja mam autorytet taki, że ja mogę nie brać narkotyków. Wiecie, ja byłam zniewolona i to bardzo, naprawdę bardzo. Zaczęłam ćpać od 12 roku życia i ja po prostu nie wiedziałam życia bez tego. I było coś takiego o przełamywaniu, chcę wam powiedzieć, że Tomek mi powiedział, idziemy się ochrzcić, będziemy kłaść na ludzi ręce, będziemy uzdrawiać. I ja się patrzę, mówię, okej, mówię, to ja tak chcę, tak? Ja chcę uzdrawiać, chcę w ogóle, no uwierzyłam w to, tak? Uwierzyłam w to, tak jak uwierzyłam w Jezusa, bo obserwowałam Jego życie, że się zmienił. W ogóle dla mnie to było szokiem, bo ćwał, pił, tak? Bił, w ogóle nie szanował, a tutaj nagle, no zmienił się, nie uderzył mnie ani razu, tak? To było dla mnie bardzo dziwne. Nie wypił ze mną. Pojechaliśmy z moją rodziną na wakacje, ja piłam. On nie pił, w ogóle nie pił, tak? To było dla mnie po prostu szokujące. Ja nie widziałam człowieka, który był tak uzależniony i który nie chciał, nie próbował nawet z tym skończyć, tak? Który po prostu przestał. I ja uwierzyłam w Jezusa, tak? Ja uwierzyłam w taką wiedzę, że będę kłaść na ludzi ręce i oni uzdrowieją, a tego zapragnęłam. Ja mówię, tak, to ja tego chcę. Ale ja jeszcze do końca nie znałam Boga, że mamy taką moc. I wiecie, poszliśmy do... Tam, jak w Szwecji mieszkaliśmy, no to mieszkaliśmy naprzeciwko takiej galerii wielkiej. I tam mnóstwo ludzi było. I my zrobiliśmy takie płótna, Jezus uzdrawia, dzisiaj za darmo, Jezus Cię kocha i w ogóle. I usiedliśmy w kawiarence, usiedliśmy z tymi płótnami, ładnie usiedliśmy. No i do Tomka zadzwonił telefon. No i miałam próbę taką. Z nim wyszłam, tak? Widział Boga, powiedział mi, że mógł uzdrawiać. Czuję się pewnie przy Tomku. Wiecie? I poszłam i do niego telefon zadzwonił. No i co Tomek zrobił? Odszedł w ogóle, poszedł. I ja tak w pewnej chwili patrzę, mówię, gdzie on jest? Nie ma go. Tutaj stoją płótna. Jezus uzdrawia. I od razu w głowie, jeju, jak ktoś za nas powiedzie, mówię, jeju, że nikt nie poczuł, żeby tylko nikt nie poczuł. Mówię, ja nie wiem w ogóle nawet jak, nie wiem co, w ogóle nic nie wiedziałam. Nawet nie wiedziałam, że mam po prostu, gdzie po angielsku, ja mam się mówić, nic nie wiedziałam. No i jak to chciało, tak, no to jak tego Tomka nie było, no to podeszli. Poczedł chłopak ze swoją kolegą i z koleżanką. A tutaj bark, tutaj ma chory, tutaj mówi. Tam nawet czuć było, że po prostu ta kość była w ogóle w całkiem innym jakby miejscu, tak? Mówi, no tutaj ustawiali, a ja tak. I tylko w głowie, no nie powiedziałam tego, ale w głowie, wiecie, Tomek, gdzie ty jesteś? Nie widzę go, mówię, co teraz? Nie widzę, bo no stoi to tu. Mówię, tak. Przecież się nie wycofam, modelnik jest ciebie. Zrobię, nie no stoi to tutaj, wiecie. Ojej, czerwona na twarzy, mówię tak, mówię, dobra, kładę rękę, mówię, modlę się. Ten się patrzy, w szoku, uzdrowienie przyszło, ja też w szoku. W ogóle, ja powiem wam szczerze, ja znam takiego Boga, że kiedy jesteśmy na początku, nie jesteśmy, to nie to, że pewni, tak, bo uwierzyliśmy, ale jeszcze nie wiemy jak, to ja wiem, że On tak się przyznaje. Wiecie, później już chce naszej wiary, tak, bo już... Zobaczyłeś, już masz to za sobą, chcę naszej wiary, już to nie pójdzie, jak ty byś miał wątpliwości jakiekolwiek. Ale ja poznałam Boga, który, gdzie ja po prostu byłam taka, tak? Ale mówię, ja zrobię ten krok, ja się nie wycofam, tak? Nie wycofam się, kładę tą rękę, w ogóle modlę się. Chłopak pozdrowił mnie, no byłam po prostu wtedy, byłam w szoku i to jest tak do waszego przełamywania się.
Że naprawdę, nigdy nie będzie pierwszy nasze razy, tak? Nie będą nigdy jakieś super kompletne. Wiecie, ale no uczymy się i to będzie później coraz lepsze. Tak samo w modlitwie o chorych, tak? Na początku nie wiesz dokładnie, jak mówić. Nie znasz słów, nie znasz wszystkich chorób, nie znasz może... Ja na przykład nie mam pojęcia, co gdzie w ciele wszędzie jest, tak? Później ci duch zaczyna objawiać, wiesz, to, ale trzeba robić. Bo jak duch ma coś ci objawić, jak ty stoisz w miejscu, siedzisz i mówisz, że ja tego nie zrobię, bo ja nie lubię. No ale nie polegam na sobie, tak? Nie polegam na sobie. Idź, połóż tą rękę w ogóle. Bóg się przyznaje. Bóg się przyznaje. Wiecie, nawet dlaczego Bóg się przyznał nawet wtedy, kiedy ja byłam w grzechu? Dlaczego? I to zrozumiałam dopiero później, tak? Zrozumiałam później, kiedy byłam w pracy i mówię, kurczę, mówię, jak to jest? Mówię, że ja tutaj w grzechu żyłam, tak? A Bóg uzdrowił. Dlaczego? Bo on ma, on kocha człowieka. I on, ty jesteś w grzechu, okej, okay, tak? Ale on kocha też tego drugiego człowieka, który chce być zdrowy. Wiecie? On kocha tego człowieka. I pomimo, że ty jesteś w grzechu, to uzdrowienie i tak przejdzie. Ja cię nie motywuję do grzechu, absolutnie. Tylko chcę wam powiedzieć takie coś, że Bóg po prostu kocha człowieka, nie? I że on nawet dla tego drugiego człowieka on go uzdrowi. To i tak przejdzie, nie? No i tak co do mojego świadectwa, bo chciałam tak właśnie takie coś wam powiedzieć. Jestem taka chodziła. Co do mojego świadectwa, jak wiecie, no ja byłam zniewolona przez narkotyki i to bardzo. No byłam, ja mogę powiedzieć, że byłam alkoholiczką ćpunką w jednym, bo ja po prostu łączyłam wszystko. Wszystko, co mi tylko dali, psychotropy, butapren, no obojętnie, w ogóle ja miałam takie marzenie zobaczyć, jak to jest się przećpać, w ogóle takie miałam, taką zajawkę, mówię, jak to jest się przećpać po prostu, ja chciałam zobaczyć, co to jest za uczucie, nie? I tak mnie to bardzo kręciło i wiecie, i naprawdę brałam bardzo duże ilości, więcej niż chłopacy i nigdy się nie mogłam przećpać, miałam takie dziwne, wtedy twierdziłam, że to nie fart taki mi był, bo, no bo tego chciałam, no nie dostałam, nie? I, no i bardzo dużo trwałam, prawda, byłam złą osobą. Cięłam się, wybiłam krew, naprawdę. No po prostu ja byłam, wiem, że ja mówiłam tak, nie wierzę w nic. Teraz wiem, że niby, że byłam jakby, nie wiem, czy byłam ateistką, tak myślałam, że właśnie ateistką, bo nie wierzyłam w nic. Nie wierzyłam w siebie, tak, nie wierzyłam w siebie, bo miałam nisko samooceny. Ale nie wierzyłam też nic, nie wierzyłam w Boga, nie wierzyłam w nic. Ale co jest dziwne, tak, ja mówiłam, nie wierzę w Boga, nie wierzę w szatana, ale pentagramy wytatuowane miałam na ręce. Wiecie, w internecie wszystkie imiona diabła, jakie tam są te życie. Ale mówiłam, że nie wierzę, ale kręcił mi życie, tak? Kręcił mi życie coraz bardziej i bardziej. Pakował mi się do głowy, ale ja mówiłam, że w niego nie wierzę. A on mi się pakował do głowy, wkradał mi się, wiecie? I ja jak miałam 15 lat, no to związałam się z dealerem. Też był dużo starszy ode mnie, jak miałam 15, on miał 22. Także no nawet na tamten czas to dużo starszy. No i no jak dealer, to wiadomo, to było dużo narkotyków, nie? I ćpaliśmy bardzo dużo, wiecie? I on miał już takie loty, że po prostu z każdego dnia mnie bił. Za byle co? Za to, że zaczął na suficie plamę, powiedział, że tam kopnęło. Tak sobie myślałam, mówię, no nogi długie, bardzo mam, tak kopnęłam sufit. I bił mnie cały czas, wiecie? I ja mu nic nie zrobiłam wtedy. No ja po prostu lubiłam ćpać, ale wiecie, na swój sposób, na ten taki jakiś świecki, jakiś tam małoletni, 15-letni, myślałam, że go jakoś tam... Coś do niego czuję, tak? Że jestem z tym. Wyprowadziłam się z domu. Wiecie, mieszkałam z nim. On później zaczął mnie zamykać w tym domu. Bić mnie, na przykład wyrzucać mnie na klatkę, a później szarpać z powrotem i zamykać w domu i nigdzie nie wyjdziesz, tak? Że nawet nie miałam jak uciec od niego, wiecie. I mnie bił strasznie. I ja później, jak policja nas zabrała, on właśnie przyznał się, powiedział, że to nic mojego tam nie ma, nie? To jak policja nas zabrała, to ja później, jak wyszłam stamtąd, to ja wiem, wtedy nienawiść taka w pełni we mnie weszła. Bo ja byłam okej, okay, ja zaczęłam ćpać, ale ja nie byłam dobrym człowiekiem, ale nie miałam takiej pełni nienawiści. Dopiero kiedy on mnie skrzywdził, to ja pamiętam po prostu te słowa i te myśli w mojej głowie, że jak moja mama mnie odebrała, wyszłam z tej policji, tak, to ja powiedziałam sobie, nie ma miłości, nie ma miłości, teraz ja będę niszczyć, teraz ja będę niszczyć, ja będę gorsza niż faceci. I wtedy zaczęłam na maksa naprawdę brać wszystko i niszczyć drugiego człowieka, wiecie, po prostu niszczyć. Ja otaczałam się w gronie chłopaków, jako koledzy lubiłam ich bardzo. Jako koledzy to, jak to się mówi, można było ze mną konie kraść, tak? Ja się w szpilkach na płoty wspinałam, po dachach chodziłam, wiecie. Jak było trzeba, to się pobiłam z chłopakiem, to nie było problemu dla mnie, po prostu. Wiecie, ale jeżeli jakiś coś chciał do mnie poczuć, czy coś chciał, wiecie, więcej, to ja najpierw kręciłam, a później go niszczyłam. I to tak traktowało po prostu jak śmiecia, nie? Bo no, to nienawidziłam samą siebie, nienawidziłam innych ludzi. Wiem, że wtedy ta nienawiść weszła. Później skrzydziłam właśnie to.
Tomka, ja w ogóle uciekałam od niego, tak? Uciekałam od niego, kiedy tam jakaś miłość, miłość, ja mówię, jeju, jaka miłość, mówię, ja uciekam od ciebie, mówię, do jego kolegi poszłam, mówię, słuchaj, mówię, weź, mogę zamieszkać z tobą, mówię, bo mnie tą miłością, tak, tego, że mi się żywić chce, mówię, ja nie wytrzymam. Mówię, no dobra, no możesz, nie? Wiesz, i on później zaczął przeze mnie ćpać, ja do niego przyszłam, tak? Jakoś tam mnie zwabił. Było jak było, to już wam powiedział. No chyba on pytania nie chciałam. Ja nie wiem, czy się bałam miłości, czy nie chciałam tej miłości. Wiecie, no wiem jedno, że ja na tamten czas nie byłam sobą, tak? Byłam opętana, chciałam tylko jednego, chciałam tylko zabawy. Tylko i wyłącznie. Uwielbiałam życie na... Po prostu, nie? Jak moja głowa nie była w ogóle moją głową. Jak nie wiedziałam, nie kontrolowałam tak naprawdę wtedy nic, tak? Nic nie kontrolowałam. To jest dziwne, że mi się nic nie stało takiego, wiecie. Dziwnego. I wróciłam do niego, no tak jak wam mówił właśnie, że bił mnie się przez 2,5 roku, bo go zdradziłam tam. Bił mnie przez 2,5 roku i to bardzo mocno. Później on poznał Boga, powiedział mi o nim, wiecie, i to w ogóle było tak, że to była naprawdę, wiecie, to była taka akcja, jak on mnie pobił wtedy ten ostatni raz. Pierwszy raz jak mnie pobił, to policja nam wjechała, trawę nam zabrała, go zabrała, ale zaraz go wypuściła. Bo w Szwecji jest jakoś tak dziwnie, że on tego samego wieczoru wyszedł. Wiecie, jakoś tak dziwnie. I później ten drugi raz, to przecież on myślał, że ja też poszłam się pociąć, tak? Bo ja nożę na stół, jak on wpadł, to kiedyś mi powiedział, że mnie zabije, jak noże zobaczy, jak się tnę, to ja je do szafki schowałam. W szoku, że on jest na bosaka, szybko wybiegłam, uciekłam w ogóle. A myślał, że się tnę i w ogóle też po helikoptery mnie szukały w tym lesie. No. Wiecie? Naprawdę, helikoptery. Najpierw przez 2 dni szukały, a potem jak wyszło to, że może wydać się to, że ją tak leje. Że w ogóle jest w tym lesie nie ma, bo on chyba go prawie, że ja sobie coś tam poszłam zrobić, nie? Helikoptery. Że się wykrwawia gdzieś. Tak jest. Nie? I on później, ja powiedziałam sobie jedno i już dużo razy mi przepraszał, dużo razy tam mówiłam, okej, okay, wybaczam cię, ja powiedziałam, nie, mówię, koniec, w ogóle nie wrócę do niego nigdy. Założyłam mu sprawę w sądzie. I nie to, że ja wiedziałam po prostu, jaką on ma miłość, tak? On mi zawsze powiedział, ja wolę cię zabić, niż cię zostawić. I ja wiedziałam, że jeżeli ja tego nie zrobię, tak? To, że on będzie stał pod moim blokiem, będzie stał jak psychopata i nie da mi spokoju. Będzie chodził za mną do pracy i w końcu po prostu on taki był, nie? Taka ta miłość taka była patologiczna bardzo, nie? I ja założyłam sprawę w sądzie. Kiedy później właśnie musiałam ją zmienić, wzięłam winę na siebie. Ale założyłam sprawę w sądzie, już miałam, powiem wszystko, załatwione miałam wszystko, załatwili mi jakby mieszkanie socjalne, tak? Mieli mi pomóc, on miał mieć zakaz zbliżania się do mnie, wszystko miało iść na nowy tor jakby, tak? Ale zadzwonił do mnie, powiedział mi właśnie coś innego, nie powiedział mi, kocham cię, wróć do mnie, nie zrobię tego, on mi powiedział, że Bóg jest. W ogóle mówię, słucham? Mówię, co jest? Mówi, Bóg jest w ogóle. Ja mówię, jaka jazda, mówię. I co? Mówi teraz. Mówi, nie wiem, ale mówi, wiem, że się zmieniłem. W ogóle kocham innego człowieka i kocham ciebie. W ogóle ja obiecuję ci, naprawdę ci nic nie zrobię. W ogóle przyjdź, sprawdź mnie. Nie musisz ze mną być. Przyjdź, sprawdź mnie. Przyjdź, sprawdź mnie. Ja mówię, no dobra, no to spotkajmy się, mówię. Mówię, pogadamy, zobaczymy, co tam dalej, nie? I właśnie koleżanka też mówi, ty się nie boisz, może ja pójdę za tobą, będę cię śledzić. Mówi, no może to. Mówię, nie, w ogóle ja nie miałam takiego jakiegoś, nie wiem czemu, ale nie bałam się tego, nie? Poszłam, on powiedział o Bogu i wiecie, i ja tak no, krzywo szłam, ja go obserwowałam parę miesięcy, później oddałam życie Bogu, później chyba z 5 razy oddawałam życie Bogu, bo najpierw mnie przycisnął, powiedział, że jak albo Bóg, albo ja zawijam manatki i idę. Mówię, jaka jazda, mówię. Kiedyś powiedział, że woli mnie zabić, ale mnie nie zostawi, a teraz on pakuje manatki i on sobie idzie. W ogóle mówię w ogóle, to ten Bóg musi być prawdziwy, tak? No bo by nie dał takiego czegoś, nie? I mówię, no i oddałam życie Bogu, ale później do mojego serca to szło takie coś, czy ja to na pewno zrobiłam szczerze? Czy ja to zrobiłam szczerze? Czy zrobiłam to pod czystym Tomka, tak? Ale ja zapragnęłam tego Boga, wiecie? Ja zapragnęłam go naprawdę w sercu i mając wątpliwość, czy ja to zrobiłam szczerze, nie wiedziałam, że to też jest podejście jakieś może religijne, bo nie wiedziałam, że... Bo ja myślałam, że jak ja oddam życie Bogu, to się wydarzy cud. To ja po prostu uniosę się w jakieś powietrze, Bóg tutaj zejdzie, aureole mi włoży, tak? I będzie fajnie. A tutaj nic się takiego nie wydarzyło pierwszego dnia spektakularnego, wiecie. Więc oddałam życie z 5 razy, nie? Oddałam z 5 razy. Później jeszcze myślałam, bo ja miałam zaburzone toki myślowe. Ja myślałam, że Boga słyszy się ludzkim uchem.
że ja muszę taki głos usłyszeć, że on do mnie musi mówić tak, jak ja Tomka słyszę. A to jest raz na jakiś czas, wiecie, że to jest 1% tego, jak Boga można słyszeć. Ja tego nie wiedziałam. Nie było nikogo, kto by mi to wytłumaczył. Tomek mówi do mnie, mówi Bóg, ale nie powiedział mi, że nieludzkim uchem. Wiecie, i ja nie wiedziałam, o co chodzi. I ja tam biegałam w tej Szwecji, idę do pracy, w śnieg się rzucam, mówię, mów do mnie, Jezu, mówię, no, no mów do mnie, odezwij się, proszę cię. Ja tam płakałam, rzucałam się, w ogóle, naprawdę, ja takie stany odchodziłam, żeby on do mnie ludzkim głosem powiedział. Nie powiedział, kurczę, on to zawsze ma swój jakiś, wiecie, inny plan, taki niespodziewany, tak? No, no, później zrozumiałam, że go słucham w sercu, mówię, aha, mówię, no to ładnie, mówię. To wiesz, na to tobie mówię. A ja w ogóle cały czas czekam na to i dlatego się blokowałam, tak? Przez, na pewne rzeczy. Blokowałam się po prostu sama. I wiecie, chrzciłam się, ale dalej ta marihuana była. I zjechaliśmy kiedyś do Polski. Tutaj, no i ja tak idę, no i wiecie, jak ktoś długo ćpa, to tak się mówi, swój swego rozpozna. Po prostu znamy już z daleka, kto jaki jest. I ja tak patrzę z daleka, dwóch takich chłopaczków sobie idzie, mówię, oni mają, więc idę do nich, mówię, macie tutaj jakiś towar, mówię, dla mnie, a oni mówią, no trawy nie mamy, haszu nie mamy, coś tam mi sprzedali, ja nie wiem, co to było w ogóle, nie wiem, było jak plastelina z takimi czarnymi kuleczkami, ja mówię, ty, no mówię, oszukali mnie w ogóle, oszukali mnie, haszy rozrobili, plastelinę dali, powtykali, ale mówię, no co, no zapalę, może kopnie, nie, wiecie, i jak zawsze... Ale mam, wiecie, z wiaderek, nie? Bo nie wiem, jak się w każdym kraju się inaczej mówi. Z takich wiaderek i butelkę, to na przykład takie coś paliłam. Ja nie paliłam już z fifek, ani z nic takiego. Ja lubiłam mocnego kopa, nie? No ale tam nie miałam z czego zapalić, więc zapaliłam z tej fifki szklanej, z takiej lufki, nie? I zapaliłam, słuchajcie, trzy machy wzięłam, trzy machy. I na początku było fajnie, jak pijana się poczułam, tak? Później nagle władz w nogach zaczęłam tracić, w ogóle upadłam na ziemię, władz w rękach. W ogóle później zaczęłam walczyć o swój oddech, wiecie, w ogóle już nie chodziłam, już byłam jak z... nie mogłam, nie, w ogóle nie było jakby, tutaj odebrało mi życie z ciała, nie? Walczyłam o swój oddech, oczy w ogóle mi uciekały, nie mogłam ich przytrzymać i walczę o ten oddech i walczę i czuję po prostu, jak śmierć zabiera, wiecie, jak po prostu, jak jestem coraz słabsza, mówię, jestem coraz słabsza, nie mogłam, walczyłam, nagle po prostu przestałam oddychać, wiecie? Przestałam oddychać, oczy to gdzieś w ogóle, nie wiem, gdzie one były, nie widziałam nic, nie, jakby ciała w ogóle już nie czułam, w ogóle nie czułam już tego ciała, to też nie bolało, wiecie, nie czułam tego ciała, ja czułam wtedy walkę wewnętrzną, w środku, wewnątrz nie, to czuła się walka śmierci i życia, jeszcze. Mój środek walczył jeszcze ostatnimi siłami jakby o życie, wiecie, ostatnimi siłami, ja tam bardzo krzyczałam i się bardzo bałam. Ja zobaczyłam wtedy, że ja nie mam pewności zbawienia. Że ja tak naprawdę tam w środku zadałam sobie pytanie, jeju, co teraz? Ja chcę, ja nie wiem, co wam wytłumaczyć, bo to się dzieje w środku. Ja wam opisuję to tak, no zewnętrznie teraz, bo nie umiem wam tego opisać, jakie to tam uczucie było, wiecie. Ale ja wiem wtedy, że ja bardzo się bałam, bo ja nie byłam pewna pewności zbawienia swojego. Wiecie, i że ja nie byłam po prostu ugruntowana w Chrystusie, ja oddałam mu życie, tak, oddałam życie, ale przez to, że prowadziłam złe życie, że ćpałam, że traktowałam Boga lekko, tak, bo to jako jest traktowanie. Niepoważne. Niepoważne, tak, tutaj sobie jarasz, a tu idę uzdrawiać chorego. No przecież to jest niepoważne, wiecie, ja przez to nie miałam pewności zbawienia. Bóg działał przeze mnie, tak, ale ja nie miałam pewności zbawienia. Wiecie, ja się bałam i Bóg wtedy, jakby to powiedzieć, ja nie widziałam Boga, wiecie, ale Bóg mi pokazał, że ja dla siebie zawsze byłam nikim, nikim, po prostu tak samo ludzi traktowałam, ale jakby na ziemi, tak, ja jestem dla Niego wyjątkowa i każdy z was jest wyjątkowy, to nie to, że ja akurat jestem wyjątkowa, jest pusto, jest jakaś pustka, wiecie, jest jakaś pustka, zobaczyłam pustkę i zaczęłam też miłość Bożą do człowieka, po prostu. I nagle też się obudziła we mnie miłość, taka inna niż wcześniej miałam, taka inna. Ja zaczęłam, że ja mam ślub, że ja w ogóle Tomka zaczęłam w innym świetle, takim całkowicie innym niż widziałam wcześniej, wiecie. Ja zatęskniłam, zakochałam, ja krzyczałam do tych ludzi, których kocham, ja krzyczałam do Jezusa. Jezu, ratuj mnie, ja wiem, że Ty jesteś, w ogóle ratuj mnie. Wiecie, to ostatnia taka, jakby i to wszystko w środku, bo ja się później pytałam, nie mówiłam nic, nie wydobyłam ani słowa, nie byłam w stanie, bo nie oddychałam, nie było ciało. Może ja powiem, że ona jak w ogóle ustały jej życiowe funkcje, ja zdążyłem doprowadzić ją na ławkę, bo... No Ty mnie na rękach chyba.
doprowadziłem ją na rękach na ławkę, nie? Doszedłem z nią na ławkę, na ławce ustały jej wszystkie życiowe funkcje. Przestało bić serce, nie było pulsu w szyi, nie było pulsu w ręce, nie było w ogóle nic. W jednej chwili Sandra zaczęła wyglądać jak trzydniowy trup. Zapadły się policzki jej. Całe ciało pokryło się w silnych takich plamach. Wiecie, ona wyglądała, ona naprawdę nie żyła z dobre 8 minut. Nie? Ja nie wiem. Nie wiem, co się powiedzieć. Ja nie wezwałem ani policji, ani karetki. Powiedziałem, że jest Bóg po prostu. Mów dalej. No. Wiecie, i ja chciałam tego Boga i powiem szczerze, bo się kurz mojego zaskoczył jeszcze jak tam walczyłam to życie, to ja jakoś byłam pewna, że Bóg mnie uratuje. Ale nagle się to życie jakby poczułam, że jest koniec. Wiecie? Poczułam, że jest koniec. Tak, to jest dziwne. Wiedziałam, że mnie już nie ma. Nic nie słyszałam, nic nie wiedziałam, wiecie, w ogóle po prostu już nic nie czułam. Też nie widziałam Boga, tak? Ale w pewnym momencie poczułam, jakby dreszcze w stopy od góry do dołu, zwymiotowałam się, po prostu tak wziąłem, zwymiotował się i zaczęłam kwiczyć jak taka zarzynana świnia, wiecie. Naprawdę, bo tego się nie da, ja z Tomkiem dużo razy myślę, jak to nazwać, ale tego się nie da inaczej nazwać, to po prostu było demoniczne, tak? To nie było ludzkie. Ja po prostu kwiczałam jak taka zarzynana świnia, ludzie z okien powychodzili. Do okien powychodzili i w ogóle ja tego nie umiałam powstrzymać, wiecie. I właśnie Tomek wziął mnie pod rękę, w ogóle on mnie wziął pod rękę. Ja tam na ledwo, w ogóle on mnie tam pod rękę, ja tam na kolanach. I tak się nawet nie byłam w stanie powiedzieć, zapytać się wtedy go. Ja dopiero później się go zapytałam, dlaczego ty mnie nie wziąłeś na ręce? Dlaczego ty mnie ciągnąłeś po ziemi, wiecie? A on mi po Duchu Świętym powiedział, że ty musisz zacząć iść, że ci krew zaczęła krążyć. Żeby ci krew zaczęła krążyć, bo tak jakbym wziął na ręce, no to nic. A ta krew musiała po prostu w obieg znowu wejść, nie? No bo ja się dziwiłam, ale mówię, ja dopiero później... Wziął mnie do taksówki, później wsadził, pojechaliśmy do hotelu, ja się przespałam z godzinę, wiecie. Byłem wstała, w ogóle pokochaliśmy się jeszcze, no. Jak to było narodzona. I dopiero później go mówię, czemu ty mi w ogóle nie pomoże, czemu ty mi nie wziąłeś na ręce, tylko po tej ziemi ja musiałam się czołgać, nie? A on mówi, że Duch Święty mi powiedział, że mi krew musi zacząć krążyć, no. I dlatego się czołgałam. No i od tamtej chwili, wiecie, byłam wolna od narkotyków, nie? Tak naprawdę, realnie, nie? I też się nie boję tego. Wiecie, dużo ludzi, jak głosimy, to mówi, czy boisz się? Nie boję się. Ja się w ogóle tego nie boję, naprawdę. Ja po prostu nie czuję jakby chęci, nie czuję, że to mi jest potrzebne. Nie chodzi mi to w głowie, rozumiecie? Ja jak się budziłam, to ja pierwsze co, ja musiałam dwa tłoki, nie wiem jak się tu mówi, no. Dwa te wiadra wziąć, tak? I później iść do pracy. Bo tak, to tak ja mam iść do pracy, no na trzeźwo? To w ogóle nie da rady, wiecie? I samo to chodziło, jak ja na przykład wracałam z pracy, to dla mnie nie było ważne, czy obiad mi ugotował, czy jest posprzątane. Ja dzwoniłam, czy to już jest zrobione, czy te wiadro, tak? Czy już jest przygotowane? Pierwsze tylko zdejmowałam kurtkę, brałam dwa wiadra, siedziałam, teraz muszę podać obiad, tak? Teraz muszę podać obiad, bo tak to w ogóle na dochody na jedzenie nie miałam. To było jedzenie, wiecie? I to było, w głowie to chodziło za tobą jak taki cień, wiecie, naprawdę, jak taka zmora po prostu. A nawet dopiero później, kiedy się nawróciłam, zaczęłam, jak moje życie w ogóle się upadlało, nie? W jakich ja miejscach byłam, jak to wyglądało, co ja robiłam. To było straszne, nie? Naprawdę to było straszne. A Tomka, żeby tego, bo tak ja na początku, tak, ja od niego uciekałam, ja tej miłości nie chciałam. I wiecie, ale w pewnym momencie ja też tak wrócę, to już jest całkiem coś innego, nie? Tylko tak miałam powiedzieć, bo tak jak mówię, ja wiem, że po prostu dużo ludzi mi też zadawało proszę pytanie, to jak ty go pokochałaś, tak? Jeżeli ja tak uciekałam, tej miłości nie chciałam, uciekałam i w ogóle, wiecie, po jego kolegach. Ja kiedyś, wiecie, to było dziwne, bo ja byłam bez Boga wtedy, ale ja kiedyś, jak on mnie wziął z powrotem, to nie od razu w pierwszy dzień mnie pobił, tak? Ja wiem, że ja kiedyś po prostu nie pamiętam dnia ani tego, bo dopiero później zaczęłam sobie to przypominać, nie? Później. Ja po prostu usiadłam kiedyś, paliłam już papierosa, pamiętam, na kiblu i takie, jakby to powiedzieć, olśnienie mnie doszło. W ogóle takie coś zrozumiałam, czy usłyszałam, nie wiem jak to nazwać, takie coś. Znasz tyle dziewczyn, każdą, która znasz, szuka miłości.
Naprawdę. Ja nie miałam takich może jakichś dużo koleżanek, ale te dziewczyny, co znałam, tak? One zawsze szukały miłości. One szukały nawet jej na siłę i później trafiały na złego chłopaka, który bił je, zdradzał, był hazardzistą, nie szanował czy coś. Rozumiecie? Ja na to patrzyłam, dlatego ja twierdziłam, że też, że miłości nie ma. Ale takie coś takiego mi doszło. Tyle dziewczyn znasz, każda z nich szuka miłości. Ty masz ją, tak? I ją niszczysz. W ogóle mówię, jaka jazda, mówię, w ogóle doszło do mnie takie coś, że ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek może w życiu takie coś jeszcze... Jeżeli ja to zniszczę do końca, to ja nie wiem, czy ja po prostu kiedyś prawdziwą miłość jeszcze będę miała. Może będę miała jakiegoś tam chłopaka, który tam powie, kocham cię i tak dalej, tak? Ale czy ja tą prawdziwą miłość będę miała, nie? Takie doszło do mnie takie olśnienie i wtedy, dopiero w tym momencie, ja jakby otworzyłam swoje serce, bo one były zamknięte. One były po prostu zamknięte. Tomek mi kiedyś powiedział, ty jesteś, nie pamiętam, twarda jak skorupa czy coś, ale jak się ciebie rozbije, to ty jesteś miękka jak jajeczko, nie? I to mnie powiedział, ja tak się na niego patrzę, jak do mnie złośnie, mówię, co? Nie, myliście się. Nie jest tak, ja jestem twarda, ja jestem twarda tutaj. Ale wiecie, ale otworzyłam wtedy swoje serce, na jego po prostu miłość. Jego miłość otworzyła moje serce, wiecie? I ja zgodziłam się na tą miłość, przyjęłam i zaczęłam go kochać po prostu. Wylała się ta, no i wtedy, bo to było już po tej też zdradzie, wyszło tak jak wyszło, że właśnie, bo to było, że on się, on w ogóle taki podstępie mały zrobił, że on coś czuł. On coś czuł, że coś było nie tak, po prostu. I on powiedział, że moja koleżanka ta z Majorki powiedziała mu, że ja go zdradziłam. I ja myślałam, że to jest prawda. Ja mu po prostu uwierzyłam i wtedy się do tego przyznałam. A on mi powiedział, że wcale tak nie było, że on po prostu coś czuł. On coś czuł, on coś czuł, że po prostu coś jest nie tak, nie? Że może czegoś się wstydzę, czy coś noszę po prostu w sercu, nie? No i wtedy się właśnie zaczęło, że się właśnie upiliśmy, ale no ja już go pokochałam i już później było mi ciężko z tej... Ja cały czas, przez ten czas, co było między nami źle, co on mnie tak bił, bo ja później już naprawdę, później już tylko patrzyłam na niego, ja w ogóle nawet na chłopaka się nie patrzyłam, bo mówię, bo nie chciałam, żeby on był zły, bo mówię, może sobie coś pomyśli, bo ja wtedy na tym jakby, na tym kiblu, tak? Ja zrozumiałam, jak on się poczuł. Ja tak to miałam to gdzieś, rozumiecie? Ja miałam to gdzieś w ogóle. Ja potrafiłam samą odwrócić i żeby tego chłopaka dzwonić na jego usza. Taka była, wiecie, ja tego, ja nie wiedziałam, co to znaczy. Ja nie wiedziałam, że to jest tak złe, wiecie. Ale wtedy, kiedy moje serce się otworzyło, to ja jakby też postawiłam się w jego sytuacji. Co by było, jakbyś ty została zdradzona, w ogóle wiesz? Mówię, o nie, mówię, w ogóle zrozumiałam, co mu zrobiłam. I ja wtedy chciałam oddać mu całe moje serce, też byłam w ogóle, no, zrozumiałam to. I ja swoim mniemaniem wtedy, tak, jak on mnie bił, a ja moje serce się tworzyło, ja uznałam, że ja dostaję za swoje, ja uznałam to za słuszność. Ja uznałam to za słuszność. Ja mówię, ma prawo, bo ja wiem, jak go zraniłam. On mnie tak nie zranił, ale ja wiem, jak go zraniłam. I ma prawo mnie bić, po prostu ma prawo. Bo ma ból w sercu i ten ból musi odejść. Ale wiecie, mijał rok, mijało dwa lata. I w końcu mówię, dość. W ogóle miałam tak już psychikę miałam po prostu tak już zajechaną. Bo to nie chodzi o ciało. Wiecie, ciało tam to jest pobieda, naprawdę. Ciało to jest. To nic takiego, tak? Ale to chodzi o psychikę. Bo psychika wtedy strasznie się niszczy. Strasznie. Jest po prostu przeorana, jak po prostu. Bardzo. I wiecie, i ja powiedziałam, dość, mówię, kurczę, no chyba już dostałam za swoje, no już 2,5 roku, tak? No chyba już starczy. I wtedy właśnie, no, takie kroki też były, nie? Już po prostu dość, miałam, już mówię, koniec tego, no już nie, już dostałam za swoje, już starczy, ale on, po prostu on później jakby te zło wdarło się do jego serca przeze mnie, tak? Bo to ja te bramy otworzyłam. On mnie pokochał, bo wsadził mu jakby, wiecie, w ogóle jak poznałam później, Boga, tak? Tak realnie. Ja poznałam Boga mocy, tak? Ja poznałam Boga ponadnaturalnego, który nie dość, że mnie skrzesił, to jeszcze uwolnił mnie od czegoś, z czego nie byłam w stanie sama wyjść, tak? Z czego nie był w stanie nikt mnie wyciągnąć. Nikt, po prostu nigdy, żadnym szantażem, niczym, po prostu niczym. Ja widziałam tylko jedno. Rodzice mnie wyrzucili z domu, mieszkałam po strychach i tak ćpało. Nic mnie nie interesowało, wiecie? I ja wtedy, jak poznałam Boga, tak? Jak sobie poukładałam moje życie w puzzle, ja zobaczyłam, że w ogóle, nie wiem, czy to dla kogoś będzie śmieszne, czy nie, to różnie ludzie mówią. Ale ja jestem tego pewna, że Bóg zesłał Tomka, żeby mnie uratować. Wiecie, bo ja poznałam Tomek, zakochał się we mnie w takim czasie, kiedy ja byłam
już na dnie, tak? Kiedy dostałam wyrok, kiedy mnie rodzice z domu wyrzucili, kiedy nie miałam gdzie mieszkać, kiedy staczałam się po prostu jak taka... No, no już bardzo, tak? Już bardzo, bardzo, już naprawdę miałam nawet czasem jeszcze się do tego ciężko przyznać, ale raz w życiu przeszło, bo kiedyś mi kolega propozycję złożył i raz w życiu mi przeszła myśl, a może to jest dobra propozycja. Ale wyszłam z tego, odwróciłam się, całe szczęście, chwała. Ojej! No, czego nie chciała za pieniądze później. To dobre pieniądze, 6 tysięcy proponował, bo że mówi, kurczę, okazja jak nie wiem, nie? Wiecie. Ale ja nie wiem, czy on by mnie dał, czy później by mnie nie wywieźli. Taki kolega, no znajomy, no to się nie miało takich, wiecie, ale przeszło mi to przez głowę. Czyli zobaczcie, w jakim stanie musiałam być. W bardzo złym. W bardzo złym. Nie przyznawałam się do tego nigdy, bo to był dla mnie bardzo wielki wstyd. Choć tego ja nie zrobiłam, tak? Sercem teraz wiem, że zrobiłam. Choć tego nie zrobiłam, to tak się tego wstydziłam, że Tomkowi tego nigdy nie powiedziałam. Nie powiedziałam tego. Jeszcze raz się dowiedziałam. Kiedyś trzeba. Kiedyś trzeba. Wszystko bo i tak może wyjść. Kiedyś trzeba. Ja się to wstydziłam, że właśnie wiecie, jak on mi bił i mnie wyzywał od przeróżnych, to przyznanie się jeszcze do takiego czegoś, to już w ogóle. To już w ogóle. W ogóle pojechane wtedy na maksa jest, nie? Naprawdę. No, wybiłeś mnie, kiedyś chciała. A, i zrozumiałam, że Bóg w ogóle zesłał Tomka, żeby mnie uratować, wiecie, bo on się tak, jak może się takim kimś dokonać? Nie zna mnie, chodzi w podwiązkach, waży 30 kilo, w ogóle wygląda jak wrak człowieka, tak? Słyszy tylko moje przekleństwa, bo w tramwaju ja tutaj wyzywam takiego kolegę jednego, wyzywałam, on się odwraca, spojrzał mi w oczy, mówi do mnie, że mogę Tomka mówić. Ona nie wyglądała tak jak teraz. On nawet nie wiedział, jak się nazywam. Ona wyglądała jak naprawdę przyćwalne dziecko, nie? I on zobaczył mnie z kolegą swoim, dealerem, mówi, ty z taką, taką szłeś? Mówi, dawaj mi tu. Kolega od razu pieniędzy robił. Jak to, że trzeba narkotyki mieć, żeby ja w ogóle przyszła. No, no to zjawiłam się, a on tam zakochany, wiecie. Ja uciekam tego, ale ja wiem, że sobie ułożony w całość. To nie jest normalne, żeby w takim się kimś, tak, zakochać się na zachód, tak? Żeby jeździć ze Szwecji co chwilę z kwiatami jakimiś, ja w ogóle miałam to gdzieś, tak? Jeszcze go nie szanowałam, wiecie, w ogóle, a on dalej zakochany latał, tak? Ganiał mnie, jeszcze do Szwecji mi wziął i 3 miesiące tam za mną biegał, bo ja uciekałam jak po prostu wariatka. No miał ciężkie życie, ja byłam bardzo złą osobą, nie? No bardzo złą. Ale wierzę w to, co pisze w Słowie Bożym, komu dużo wybaczono, temu jest dużo, jest bardzo wdzięczny, tak? Wiecie, coś się już tego nie ma, jestem nową osobą, poznawałam żywego Boga i naprawdę, wiecie, On jest warty naprawdę wszelkiej czci i jest warty naszego życia, jest warty naszego życia. Nie? On może naprawdę dużo uczynić w waszym życiu, tylko potrzebuje waszej zgody, że jest zgodna na cokolwiek. Cudownie.